Wilki to zwierzęta, które od zawsze wzbudzały w ludziach fascynację, ale również strach. Dziś postaramy się Wam przybliżyć życie tych pięknych zwierząt oraz rozwiać mity z nimi związane. Wilk szary, Canis lupus, to jeden z głównych drapieżników występujących w naszym kraju. Należy do rodziny psowatych i zamieszkuje lasy, równiny i góry Eurazji oraz Ameryki Północnej. Wilki to zwierzęta silnie terytorialne, żyjące w stadach zwanych rodziną lub watahą. Terytorium zajmowane przez jedną wilczą rodzinę może liczyć od 100 do 300 km kwadratowych. Dawniej zasięg występowania wilków w poszczególnych krajach był znacznie większy, jednak ekspansja człowieka wpłynęła negatywnie na liczebność wilków. Obecnie w większości państw wilki są objęte ochroną gatunkową, w tym w Polsce. Wilki to wyspecjalizowane drapieżniki, które polują głównie na ssaki kopytne, takie jak sarna, daniel czy jeleń. Skuteczne polowanie umożliwiają im świetnie rozwinięte zmysły wzroku, słuchu i węchu. Wilki to duże psowate, waga dorosłego samca może dochodzić do 60 kg. Sylwetka jest krępa, głowa duża i szeroka, szyja gruba i mocna. Sierść wilka jest długa i gęsta, kolor najczęściej szaro-brązowy z dodatkiem rudego. Wilk zostawia również charakterystyczny trop, znacznie większy od tropu psa. Jest on podłużny, a między odbiciem poduszek można wyraźnie wpisać literę X. Wilki posiadają doskonały węch, to za pomocą tego zmysłu wyczuwają swoją zdobycz. Wilczy nos posiada około 200 milionów komórek węchowych, dlatego jest 100 razy lepszy od węchu człowieka. Drugim, silnie rozwiniętym zmysłem jest słuch. Wilk potrafi usłyszeć wycie drugiego wilka z odległości 10 km. Zwierzęta te posiadają również świetny wzrok, widzą jednak w czerni i bieli za dnia, ale za to dobrze w nocy. Wilki są zwierzętami socjalnymi, co oznacza, że prawie wszystkie żyją w grupach rodzinnych zwanych watahami. Wilcza watacha to jedna z najbardziej trwałych i zorganizowanych struktur rodzinnych wśród zwierząt. Wilcze rodziny żyjące na terenie Polski są raczej nieduże i liczą zazwyczaj od 3 do 6 wilków. W grupie występuje wyraźna struktura dominacji, od której zależy na przykład pierwszeństwo w dostępie do pożywienia. Watahą wilków przewodzą rodzice, którzy prowadzą swoją rodzinę, czyli potomstwo z ostatniego lub poprzednich miotów. Samica wilka nazywana jest waderą, a samiec basiorem. Czasem zdarza się, że do watahy dołączają osobniki samotne, które straciły swoją rodzinę. Terytorium zajmowane przez watahę wilków jest silnie znaczone i poszczególne rodziny nie wkraczają na terytoria zajmowane przez inne rodziny. Teren znakowany jest moczem i odchodami oraz przez gruczoły zapachowe znajdujące się na ciele wilków. W komunikacji między osobnikami w rodzinie służy szereg różnych odgłosów, jak szczekanie, warczenie czy słynne wycie, które zacieśnia więzy między osobnikami w grupie. Odpowiedzmy sobie na pytanie, jaką rolę wilki odgrywają w przyrodzie? Wilki są drapieżnikami, co oznacza, że przede wszystkim to one w naturalny sposób regulują populację dużych zwierząt roślinożernych. Wilki wpływają pozytywnie na równowagę ekologiczną i pełnią rolę selekcjonera. Poprzez polowania na jeleniowate i bobry ograniczane są szkody w uprawach leśnych powodowane przez te zwierzęta. Wilki polują również na dziki, co przekłada się na ograniczanie szkód w rolnictwie. Podczas polowań najczęściej atakują zwierzęta słabe i chore, co podnosi średnią kondycję zdrowotną zwierząt w populacjach ofiar. Zdarza się jednak, że wilki atakują zwierzęta gospodarskie, co przekłada się na straty w hodowlach. Dzieje się to głównie z powodu rosnącej presji ze strony człowieka. Rozbudowa infrastruktury drogowej czy powstające nowe osiedla oznaczają coraz mniej terenów dla dzikich zwierząt. To sprawia, że coraz trudniej jest im podejmować wędrówki w celu poszukiwania nowych miejsc do życia, a tym samym źródeł pokarmu. Zdarza się, że wilki nie mogąc uzyskać naturalnego dla nich pożywienia, polują na niewłaściwie zabezpieczone zwierzęta hodowlane. Dobrymi praktykami jest w takich przypadkach instalacja ogrodzenia elektrycznego lub wywieszanie tzw. fladr, czyli umieszczone na sznurku powiewające czerwone chorągiewki, mające odstraszyć wilki, stanowiąc dla nich swoistą barierę psychologiczną. Spotkanie z takim zwierzęciem, jakim jest wilk, może być niezwykle ekscytujące. Zatem sprawdźmy, jak w takiej sytuacji należy się zachować.
Polsce od 2001 roku wilk podlega ścisłej ochronie. Dobry stan lasów oraz rosnąca liczebność jeleniowatych i dzików sprzyja wzrostowi populacji wilka. Szacuje się, że dzisiaj na terenie naszego kraju żyje około 2000 wilków. Zamieszkują one przede wszystkim Podkarpacie, Małopolskę, Podlasie, Warmię i Mazury, zachodnie Pomorze oraz województwo kujawsko-pomorskie. Duża populacja zamieszkuje bory tucholskie. Wilki pojawiają się również w okolicach Grudziądza, w tym w Lesie Rudnickim, ze względu na dużą liczebność danieli. Dlatego też spotkania z wilkiem, nawet w lasach miejskich, mogą być coraz częstsze. W takim przypadku pamiętajmy, że wilk to dzikie zwierzę, drapieżnik, ale nie nasz wróg. Zdrowy, dziki wilk boi się człowieka i nie powinien stanowić dla niego zagrożenia. To zwierzę lękliwe, które unika kontaktu z człowiekiem. W przypadku spotkania pamiętajmy, by zachować spokój, nie straszyć zwierzęcia i nie wykonywać gwałtownych ruchów. Oddalmy się powoli na bezpieczną odległość. Jeśli jesteśmy w lesie na spacerze z psem, trzymajmy go blisko siebie na smyczy, gdyż wilk może potraktować psa jak rywala. Wilki to piękne, inteligentne zwierzęta, a spotkanie z nimi może dać dużo emocji. Mamy nadzieję, że tym filmem przybliżyliśmy Wam sylwetkę wilka jako dziedzictwo naszej rodzimej przyrody. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia. It's just, it's one unique.